Na początku lat 80. w Polsce wiele się działo. Między innymi wybuchły strajki w Świdniku, Lublinie, a potem na Wybrzeżu. Jak pamiętamy, aktywnie działały także organizacje antykomunistyczne, których celem była nie tylko ochrona praw robotników, obywateli, ale także skłonienie komunistów do demokratycznych reform. W niektórych zrzeszeniach za cel ustalono sobie także obalenie władzy PZPR-u. Ale mimo że komuniści zobowiązali się do realizacji postanowień wszystkich 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, to politycy PZPR-u musieli się zastanowić, jak wybrnąć z tej niewygodnej dla nich sytuacji. PZPR-owców niepokoiła także wielka popularność Solidarności, bo przypomnijmy, przynależność do niej deklarowało około 10 milionów Polaków. PZPR przy takiej skali poparcia społecznego dla Solidarności mógł spodziewać się nieuchronnej utraty władzy. Tymczasem w partii nastąpiły przetasowania na stanowiskach. W lutym 81 roku zdecydowano, że godność premiera obejmie Wojciech Jaruzelski. Natomiast jeszcze w październiku tego samego roku zastąpił Stanisława Kanię na stanowisku pierwszego sekretarza PZPR-u. Była to niecodzienna sytuacja od czasów stalinizmu, że jedna osoba sprawuje najważniejsze stanowiska w kraju. Mianowicie jako pierwszy sekretarz i premier kierował całą działalnością partyjną, a ponadto Jaruzelski był jeszcze od 68 roku także ministrem obrony narodowej, a więc w jego rękach spoczywały sprawy dotyczące wojskowości i bezpieczeństwa. Dla opozycji antykomunistycznej taka kumulacja godności była niebezpieczna, zwłaszcza że sytuacja gospodarcza Polski nie poprawiała się, a puste półki w sklepach były już codziennością. Ponadto dochodziło także do starć z działaczami solidarnościowymi, którzy byli prowokowani i bici przez oddziały milicji. Sytuacja w Polsce bardzo zaniepokoiła Związek Radziecki, dlatego powszechnie spodziewano się, że aby ją uspokoić, dojdzie do interwencji krajów Układu Warszawskiego. Tak jak pamiętamy, było to w przypadku Czechosłowacji. Polscy komuniści chcieli uniknąć zewnętrznej interwencji, a jednocześnie rozprawić się z Solidarnością. Dlatego musieli coś wymyśleć. Tylko w jaki sposób komuniści mogli rozbić albo utrudnić działalność tak licznej organizacji, jaką była Solidarność? Najlepszym wyjściem byłoby wprowadzenie stanu wojennego, czyli takiego nadzwyczajnego stanu w danym państwie, który ogłaszano w konkretnych przypadkach określonych w konstytucji, aby ograniczyć ludziom poruszanie się i działanie. Konstytucja PRL-u dopuszczała taką możliwość, kiedy bezpieczeństwo państwa wisiało na włosku, ale poza tym nie było żadnych szczegółów, co rozumiano pod względem bezpieczeństwa oraz jak długo ma trwać taki stan. Jaruzelski usprawiedliwiał wprowadzenie w Polsce stanu wojennego zagrożeniem ze strony interwencji Armii Czerwonej. Ponadto ogłoszenie stanu wojennego byłoby bardzo korzystne dla władz, ponieważ wtedy część praw obywatelskich jest ograniczona, co uderzyłoby głównie w działaczy Solidarności. W nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku władze PRL-u wprowadziły w Polsce stan wojenny i oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycji. W przemówieniu telewizyjnym Wojciech Jaruzelski ogłosił powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, na której stał czele, która od tej pory miała być organem zarządzającym Polską. Ale co to oznaczało dla mieszkańców? Mianowicie strategiczne miejsca zostały obsadzone wojskiem, wprowadzono godzinę policyjną i zawieszono bądź ograniczono niektóre prawa obywatelskie. Ponadto granice państwa zostały zamknięte, cenzura została zaostrzona, a dostęp do mediów był ograniczony, a wszelkie rozmowy telefoniczne były kontrolowane. Działacze Solidarności zostali internowani, czyli przymusowo umieszczeni w miejscach, których nie mogli opuszczać. Przeważnie ośrodki internowania znajdowały się w więzieniach. Jak pamiętamy, mieliśmy już sytuację, kiedyś jacyś ludzie zostali internowani. Mam tutaj na myśli wrzesień 1939 roku, kiedy polskie władze przekroczyły granice neutralnej Rumunii i zostały internowane. Ale wróćmy do stanu wojennego. Zawieszona została także działalność wszelkich organizacji zawodowych, w tym NSZZ Solidarność, którego członków starano się odnaleźć, wychwycić, a następnie aresztować. W ten sposób działalność antykomunistyczna miałaby zostać znacząco ograniczona. Wprowadzenie stanu wojennego wywołało falę strajków w wielu polskich miastach. Do największej masakry doszło w kopalni Wujek w Katowicach, gdzie zginęło 9 górników. Solidarność znacznie ucierpiała przez działania WRON-u i oddziały milicji. Nieliczni działacze, którzy uniknęli aresztowań, utworzyli tymczasową komisję koordynacyjną NSZZ Solidarność, która rozpoczęła działalność konspiracyjną niczym w podziemiu. Działały nielegalne drukarnie, wydawano biuletyny informacyjne oraz założono także antykomunistyczną radiostację, Radio Solidarność. Powstała także inna organizacja antykomunistyczna,
Solidarność Walcząca, założona przez Kornela Morawieckiego. A jak na stan wojenny zareagowała pozostała część społeczeństwa? Mianowicie różnie. Część ludzi uznała, że nastąpiło coś nieuniknionego i liczyło na spokój i szybki powrót do szarej rzeczywistości. Były też inne reakcje. Poparcie dla Solidarności poprzez organizowanie manifestacji, bojkot rządowej telewizji. Szczególnie tłumnie Polacy brali udział w mszach żałobnych za ofiary stanu wojennego, każdego 13 dnia miesiąca. Opozycyjnie nastawiona część społeczeństwa bojkotowała działania władz i organizowane przez nie imprezy. W czasie całego stanu wojennego internowanych zostało ponad 10 tysięcy osób, a zginęło ich kilkadziesiąt. Jednak z czasem władza komunistyczna zrozumiała, że aktualna sytuacja nie jest na ich korzyść. Nastąpił ponowny konflikt z Kościołem, a kraje zachodnie ogłosiły embargo na wiele towarów, co pogłębiało kryzys ekonomiczny. Dlatego początkowo zawieszono stan wojenny, a 22 lipca 1983 roku całkowicie go zniesiono. Jednocześnie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego została rozwiązana. Wiadomość o działalności Solidarności obiegła cały świat i bacznie przyglądano się sytuacji w Polsce. Organizacja została doceniona, a wraz z nią jej przewodniczący Lech Wałęsa, któremu w 1983 roku przyznano pokojową Nagrodę Nobla. Ale aby odebrać nagrodę, trzeba było udać się do Norwegii, a na wyjazd za granicę potrzebna była zgoda władz. Ostatecznie Lech Wałęsa nie udał się na uroczystość, gdyż komuniści obawiali się, że polityk już nie powróci do kraju. Dlatego nagrodę odebrała jego żona Danuta z synem Bogdanem. Ale zniesienie stanu wojennego nie rozwiązało sporu pomiędzy władzą a opozycją antykomunistyczną. Czarne chmury nadal wisiały nad Polską. Władze zdecydowały się na krok mający ostatecznie zastraszyć naród. Mianowicie w 1984 roku służby bezpieczeństwa zamordowały kapelana Solidarności, księdza Jerzego Popiełuszkę. Tak naprawdę ten mord pogrzebał resztki godności komunistów i świadczył o ich brutalności wobec narodu polskiego. Ponieważ dotąd omawialiśmy znaczne prześladowania duchownych i ich aresztowania, ale jak dotąd komuniści nie targnęli się na życie żadnego z nich. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą kraju po stanie wojennym, to była ona coraz gorsza. Rząd podejmował nieudane próby wyjścia z kryzysu i wydawało się, że puste półki w sklepach już nigdy się nie wypełnią.